Gdy lud oczekiwał z napięciem, wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać przemykał sandału. On chrzcić będzie was Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty wstąpił na niebo w postaci cielesnej niby wolnica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, Tobie mam upodobanie. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, dziś niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia w naszej polskiej tradycji. Jeszcze choinki i kolędy ocalają do 2 lutego, ale liturgicznie jutro już zielony kolor czas i zaczyna się czas zwykły, który bardzo często porównuje się do wędrowania z Jezusem. Będziecie, kochani, przychodzić do kościoła, niektórzy tylko w niedzielę, niektórzy dzień poszedni. I będziemy wędrować z Jezusem do domu chorych i te burze na morzu i uzdrowienia i też dyskusje Pana Jezusa, Pan Jezus zmęczony, Pan Jezus z dziećmi. Kościół, znaczy to Pan Bóg wymyślił, a Kościół to kontynuuje, żeby z Jezusem żyć. Pamiętacie tę scenę, jak przyszli do Jezusa uczniowie i zapytali, gdzie mieszkasz? To był taki, o ile się dobrze orientuje, idiom żydowski, na zasadzie, kim jesteś? Proszę Państwa, zobaczyć czyjś dom, to jest bardzo dużo dowiedzieć się o nim. Jak ksiądz niejednokrotnie ktoś wpadał pogadać i no, drodze się już nieraz rozmawiali. Jak widziałem, że on jest studentem, że tak i inny, a w końcu mówił, gdzieś miał, że na czym się da zaprosić na kawę, to może byśmy u mnie gdzieś pogadali. No dobra, to przyjadę. Chodzę, o, ale masz dużo plakatów. No, porywaj mi się, no tak, ja wiem. Ojej, tutaj masz taki psal, masz, nie mówię, że masz psal, ale to ciapek ucieka i ksiądz siada, ma taką serwatę, on jest zażenowany. Proszę Państwa, kiedy przyjmiemy kogoś od tego domu, musimy się często za tydzień, bo my się odkrywamy. Podobno było, ten gospodarz w kapciach, a właśnie w środku takiej relacji. Przepraszam, i to jest właśnie, pokaż mi swój dom. Ja bym się o jednym z was dużo dowiedział, gdybym przyszedł na chwilę do domu. Ja już nie mówię, to przyjść do kogoś domu, bo zaproszę się w środku dnia. Że można bardzo dużo dowiedzieć, ale nie nauczycie, gdzie mieszkać. I oni mi opowiadali, chodźcie, zobaczcie. I oni poszli i zamieszkali u niego. Zamieszkać z Panem Jezusem. Dlaczego zamieszkać z Panem Jezusem? To będzie temat dzisiejszej homilii. Zamieszkać z Panem Jezusem, bo może od razu przejdę do takiego głównego przykładu dzisiejszej homilii. Wyczytałem o jednej książek i urzekł mnie swoją mądrością. Proszę Państwa, chrześcijaństwem jest jak wyjeżdżenie samochodem. Polega to na odruchach. Kochany, jeśli ktoś z was jeździ samochodem już tak parę lat, nie mówię o tym, co są na kursie, to wie dobrze, że polega to na odruchach. Nikt z Państwa, jak po paru latach wsiada do samochodu, nie mówi, od czego tu zacząć? A, stacyjny. Od razu, automatycznie stacyjka, automatycznie sprawdzenie ludu, automatycznie wrzucamy światło, automatycznie nic się nie zastanawia, to sprzeczne, bo jak paradoksalnie nieraz też się was zapyta, czy więc ty na zakręcie redukujesz, to my mówimy, trzeba się zastanowić, jak ja zabiorę zakręty, bo ja o tym nie myślę. No nie daj Boże, kierowca, kto jedzie i myśli o tym, co robi, to pierwsza latarnia, tylko rozwinie. Proszę Państwa, nasze chrześcijaństwo, nasze życie są to odruchy naszego serca. Ja często mówię, że nasze serce myśli. Ale ponieważ jego myślenie jest tak głębokie, jego myślenie jest ukształtowane w naszym od dzieciństwa, to ono przeszło tak błyskawiczny odruch i to myślenie jest odruch. Ktoś Państwu wejdzie kolejkę na poczcie się wewnątrz. A ponieważ Ty się czujesz, że jesteś mało ważny, i właśnie on ci to potwierdził, że się wędrowną przez ciebie, Państwo mielibyście ochotę go zamordować. Dlaczego ja mam taki odruch, że po prostu jestem wściekły, że on tylko miał jakąś taką siłę fizyczną? To jest w twojemu sercu, w ułamku sekundy, przypomniały się wszystkie sytuacje, kiedy ci mówili, mały spadaj, masz tu kolegów, i ten facet na poczcie, w tym życiu po prostu wypchnął. No kurczę, on mi to wszystko przypomniał. I serce jest odruchem. Ktoś ci mówi coś, że on nic takiego strasznego nie zrobił, nie zauważył cię nawet na tej poczcie. No właśnie, bo jak to taki mały, to nie zauważył.
My działamy odruchowo, proszę Państwa. Przychodzimy do domu, tak po prostu z kościoła i mama powie, dlaczego nie pozbywałeś naszym pośmianami? I będzie odruch. A ona, siostrzyczka, ja zbywałem tydzień temu. I zaraz umysł zacznie produkować. No właśnie, bo ta siostrzyczka to jest taka nienowna, prawda? Odruchy. Tak jak w samochodzie. Tylko na odruchach potęgę samochodu. Nauczenie serca myślenia, to jest nauczenie go odruchu. A odruchu się człowiek uczy przez przebywanie w tym. Proszę Państwa, ja byłem w Rzymie tylko 10 tysięcy setnych studiów, tak można powiedzieć, czy dalej nie zakwalifikowałem. I byłem bardzo zdziwiony, kiedy się śmiałem z moich kolegów, którzy byli już w Rzymie parę lat, jak oni mają odruchy w Włochów. Ja już nie pamiętam tego, my mamy te nasze polskie odruchy, takie różne. A właśnie mają swoje odruchy. Ja tak muszę wierzyć, moi koledzy, tak. I byłem bardzo zdziwiony. Ja kiedyś rozmawiałem z kumplem, nie chcę zrobić włoski odruch taki właśnie, że to włoski taki nie jest. Ojej, mówię, skąd się to wzięło? A no ja już w tym Rzymie tam parę miesięcy siedziałem. Zamieszkaj ze mną. Jak się dzieci uczą, że szczególnie było przykład jeżdżenia samochodem, od oglądania pracy? Przepraszam, to dlatego byli zaskoczeni policjanci w Stanach Zjednoczonych, jak dwóch chłopców weszło do szkoły, zaczęło strzelać do swoich kolegów i trafiali prosto w czoło między oczy. Ci policjanci mówili, to jest nieprawdopodobne, bo my policjanci zawodowcy nie potrafilibyśmy nawet tak strzelać. Ale ci chłopcy trenowali odruchy na grą komputerowe całymi latami. Między oczy, strzał. Pokazuje się ktoś, strzał. Odruch, bez zastanawiania. Jezus mówi, zamieszkaj ze mną, żeby się nauczyć myślenia serca. Będziesz powtarzał coś wiele razy. Kochani, rozumiem tu zatłaczę. Możesz mówić komuś. Nie jeden mąż mówił żonie, kochanie, jak wpadniesz w poślizg, naciskaj hamulca. Rozumiesz? Oczywiście, kochanie. Pamiętaj, jak wpadniesz w poślizg, nie naciskaj hamulca. Oczywiście, kochanie, wiem to dobrze. Tylko nie naciśnij hamulca, jak wpadniesz w poślizg. Co robimy nieprawidłowo, jak wpadamy w poślizg? Oczywiście, zaczynamy hamulec. I samochód się kręci. Co robią ludzie? Jeżdżą na domową, na lotnisko i zaczynają śmieścić poślizgi. I odwrót, i w lewo, i jeszcze raz. I żeby mi weszło w krew. Chrześcijaństwo, dlatego, proszę Państwa, kochani, zawsze mówię o rozczarowaniu ludzi, którzy przychodzą i mówią, niech mi ksiądz da radę, żebym ja żył po chrześcijaństwie. Odruch się musisz nauczyć. Co nie znaczy, że chrześcijaństwo jest bezmyślne. Odruch jest to błyskawiczna myśl, która jest trawiona w sercu w ułamku sekundy. Ale to jest myśl. My nie mamy bezmyślnych odruchów. I właśnie, że ktoś był przez lata przekonywany, że jest brzydki, i teraz wchodzi jakieś towarzystwo na przyjęcie i wszyscy się na niego patrzą i facet mówi, ale żeś się pani ubrała, oto drama. To ten odruch jest przemyślany przez lata. Chociaż ustami mówimy naszą reakcję błyskawiczną. No to co to jest chrześcijańska formacja? Chrześcijańska formacja to pojechanie na lotnisko, ćwiczenie od poślizgu. My czytamy Pismo Święte, wbijamy sobie to do głowy. To nie znaczy, że to jakaś psychomanipulacja, bo my to czytamy w tym szacunku, smakujemy. My nieraz czytamy słowa, które wydają się nam dziś niepotrzebne, bo rozważanie Słowa Bożego jest to reagowanie na przyszłość. Kiedyś w przyszłości wpadniesz w poślizg. Co ci się przyda dziś, żebyś dziś o czymś czytał, żebyś to rozważał. Dlatego, kochani, to co wam mówię bardzo często, nie martwcie się, że to trwa długo. Nie martwcie się, że to trwa długo. Kolega mi kiedyś powiedział, jak byłem początkującym kierowcą, wiesz, kiedy byłeś dobrym kierowcą, jak przyjedziesz przez Warszawę i nie zauważysz, że spojrzałeś się na jakikolwiek znak drogowy. Chociaż ty będziesz patrzył na znak drogowy. Dopóki kierowca jeździ tak, znaczy to, że sobie kodeksu nie otwiera, co się jadę, żeby przypomnieć znak drogowy. Dopóki się patrzysz na znaki drogowe, jesteś słabym kierowcą. Kierowca patrzy, on ten oka, tylko on nie wie, że patrzy. Bo to jeżdżenie samochodem to szybka sprawa. To trzeba natychmiast podejmować te decyzje. Trzeba mieć właśnie odruchy hamowania wkrętu, unikania, oceniania odległości. To same przyśnięcie. Dlatego, kochani, nie martwcie się, że żeście po niejednej przyśniętej po rekolekcjach wrócili do domu pełni nastawienia i była awantura koncertowa. Wręcz przeciwnie, Pan Jezus nam teraz pokazuje. Jeszcze nie masz tego myślenia serca. Zobacz, jeszcze myślenie masz stare. Jezus Chrystus zaprosił uczniów, żeby w nim zamieszkali, bo chrześcijaństwo to są odruchy, a chrześcijaństwo się przekazuje przez pokazywanie. Jeśli ktoś z was ma dzieci, to nigdy nie uczył
części mycia rąk, przez to, że kupił specjalne plansze, instrukcje mycia rąk, tylko bierze się rączki synka czy córeczki w swoje ręce, mydło i się robi myju, myju. I dziecko się uczy myć. Tata siada, tata dziecko na kolana i pokazuje, jak się kręci kierownicą, pomaga, oni razem żyją. I chrześcijaństwo, jak się zamieszka z Jezusem Chrystusem, to Jezus na nowo przez pokazywanie, proszę Państwa, że się to robi uczciwie i wytrwale, to działa. Jeśli będziesz czytał, miłuj nieprzyjaciołów swoich. Jeśli będziesz czytał o drugim człowieku, przychodzi się na lokalnym czynku, to choć będziesz się bratem, z siostrą, nieraz to duchowo kuczył strasznie, a kiedyś podniesiesz głos i powiesz zaraz, to tak nie powinno być. Zobacz, zadziałało. Tyle lat, żeś słuchał tego Pisma Świętego, tyle lat wchodziło to w twoje serce, jak będziesz czytać dużo, naprawdę opamiętamy się. Naprawdę nasze sumienie, nasze wnętrze się czegoś nauczy. Myśl, musimy to powtarzać przed nieznaną przyszłością. Powtarzam, uczymy się tego, jak mówimy w języku potocznym na zaś, uczymy się tego na przyszłość. I dlatego szatan koniecznie chce nam pokazać nasz jeden problem. Chciwość, seks, chłodziwość, a problem jest często w serca innym. Są ludzie, którzy zajmują się tylko swoim problemem i chcą dyskutować o swoim problemie. Ja nieraz mówię, pamiętaj, to jest tylko termometr nasze problemy, zwłaszcza związane z czystością. To jest termometr, że problem jest większy. To tak jak niedoświadczony kierowca, któremu miga czerwona lampka na gazdewce rozdzielczej, pojechał do mechanika, mówi panie, mechaniku, ta lampka mi miga i tak mnie rozprasza. Mówi panie, pan ma silnik zatarty. Tak? Nikt nie wiedziałem. No mi tak przeszkadzało to bryganie, bo mnie tak rozpraszało. Problemy są najczęściej szersze, głębsze i pan mógł przez kryzysy. Warto to powiedzieć w tych dniach. Pan Bóg przez kryzysy chce nam pokazać, czym jest problem, kochani. Czym jest istotny problem, żebyśmy my głębią serca weźmy to myślenie. Jeszcze raz tutaj pokażę na jednym przykładzie biblijnym problem, że to jest zrozumiałem, a problem od ruchu serca. Proszę zwrócić uwagę, że Piotr w słynnej scenie pod Cezarej Filipowej zrozumiał, że Jezus jest Mesjaszem. Zrozumiał. Popatrzył na Jezusa, przeanalizował to rozumem, że on jest tak mądry, on czyni cuda, wniosek to jest Mesjasz. A myślenie serca pozostało stare. I Piotr wykorzystuje swoje myślenie, że przychodzi do Jezusa, mówi Panie, niech krzyż na Ciebie nie przyjdzie. I wtedy słyszy iść precz szatana. Rozumienie Piotr miał poprawne, obróty serca miał egoistyczne. Przecież jego serce, kiedy usłyszało, że Jezus będzie cierpiał, od razu zaczęło serce kombinować, to i to by się nie powiedział. Sukces jest tutaj swoim sukcesem. On go rozpatrywał w kategoriach, jakoś tam, nie wiem, politycznej, ekonomicznej, na pewno w płaszczyźnie kariery. Więc ja wam, kochani, powiem, jak niebezpiecznie jest coś zrozumieć w Biblii. Jak niebezpiecznie jest przeczytać książkę, te ducho myśli cały czas powtarzamy, bo to jednie niż to strzela, a my mówimy o świeciło. Jak niebezpiecznie jest być chrześcijaninem tylko na wierzchu, tylko tutaj zrozumieć. Dlatego się przewracamy często. Dlatego się przewracamy, bo Bóg pokazuje nam, nie interpretuj Biblii według swojego świata. To jest to niebezpieczeństwo, że my będziemy czytać Biblię tym sercem, które jest jeszcze chore. Ja przypomnę Państwu, co ksiądz Jerzy kiedyś powiedział. Jak Ciebie ktoś oszukuje, to Ty jeszcze zaczniesz tak się przyglądać, on mnie chyba coś kręci, ale jak Ty się sam oszukujesz, to jesteś wielkie niebezpieczeństwo, bo się nikt może Cię wybronić. A jak jesteś inteligentny, po studiach naprawdę wyspodliwy, to jesteś nieprawdopodobnie wielkim niebezpieczeństwem. Bo tego kłamstwa będzie bardzo trudno, będzie trudno wymasować. Nawet często człowiekowi komuś swojego otoczenia. Ja znam ludzi, którzy mają bardzo inteligentnego tam brata czy męża i mówią mi, proszę święta, on mnie zawsze tak nie rozmawia, a ja czuję, że to nie jest tak. On mnie zawsze tak nie rozmawia. A ja czuję, że prawda jest inaczej. Pamiętajcie, jeszcze raz będę o tym mówił, bo wyruszamy w drogę z Jezusem Chrystusem. My wyruszamy Wyruszamy w drogę z Jezusem Chrystusem, będziemy z nim chodzić, płakać, śmiać się, przeżywać, upadać, jeść, nocować, wstawać, budzić się rano. Wiesz, chrześcijanin, kiedy tak powiedział, chrześcijanin to człowiek, który jest współczesnym Jezusowi. Ja powiem jeszcze więcej, chrześcijanin jest to człowiek, u którego zameldował się tobą Pan Jezus. Bardzo niewygodny lokator. Ciągle czegoś chce, on nie idzie po nasz
zamieszka z Jezusem Chrystusem. Wtedy doświadczymy czegoś. Wtedy doświadczymy rozmiar tutaj za słabość. Proszę Państwa, ile razy przeżyliśmy sytuacje, gdzie pojęcia teoretyczne coś napełniały się treścią. Ktoś na przykład wam powie, zapraszam cię do siebie, poznasz moją mamę, moja mama jest bardzo dobrym człowiekiem. No to każdy z nas obecny w kościele powie, no tak, moja mama jest dobrym człowiekiem. Potem odwiedzimy tę panią, tylko że my mówimy, ty, Jezu, twoja mama jest dobrym człowiekiem. Przecież ci mówią, no ale wiesz, to nieprawdopodobne. Proszę Państwa, my wiemy, że Bóg jest dobry, my wiemy, że Jezus nas kocha, że trzeba ufać Panu Bogu. A w tych dniach dotykamy się sercem problemu, jak trzeba ufać mocno, mocno Panu Bogu. Powtórzę jeszcze raz, jak niebezpiecznie nie zrozumieć. Dogmaty, dlaczego żeśmy się uczyli w katechizmie na pamięć, to jest tylko taka szyba, która zabezpiecza, żeby nam piasek, żebyśmy mogli patrzeć na świat, świat wiary, żeby piasek nam nie poleciał w oczy. Ale trzeba patrzeć przez dogmaty i przez pojęcia, ucząc się właśnie tego myślenia sercem. Proszę Państwa, psychiatrzy, psychologowie często chcąc wydobyć coś z człowieka, działają na zasadzie różnych skojarzeń. To znaczy różnego rodzaju testy, z czym ci się kojarzy chleb, matka, ogród, pies, koń, szybko odpowiadaj, szybko mów. Chodzi o to, żeby wyłączyć rozum, żeby rozum nie zdążył i żeby nasze serce powiedziało. Proszę Państwa, Bóg i Biblia z nami robią to samo. Różne sytuacje. Czytamy jakieś historie, nieprawdopodobne, jakiś grzech Dawida, jakaś Betrzeba, jakiś eklezjastyk, jakiś święty Paweł, Szafel. To na co chodzi? I plus jeszcze życie. Nagle jesteśmy zaskoczeni, nagle stajemy w sytuacji nieoczekiwanej. Tam mówi, no niech Bóg nie ruchom rozum. Niech Twoje serce się wypowie na temat danej sytuacji. Właśnie przez to odruchy. Kiedy napotykamy sytuację, w której nie wiemy, co myśleć, zaczyna działać nasze serce w sposób czysty. Niewiele osób powiedziało w obecnej sytuacji, teraz dla dnia w Polsce to się da. Nie wiem, co myśleć. Myśli się przez porównywanie do innych sytuacji, ale tak jeszcze w Polsce nie było. Jak się teraz zachować? Co powiedzieć? Jak zareagować? Oburzeniem, współczuciem, jakimś poczuciem sprawiedliwości, czy swoją małością? Pan Bóg chce nas wydobyć z krzyży kluster mechanizmów obronnych skojarzeń i Bóg rozbija skorupę. Mówi do nas często przez Pismo Święte czegoś my nie rozumiemy. Po co te teksty? Państwo przychodzicie nierozumieszczami, po co te teksty? Jakiś tam święty Paweł o usprawiedliwieniu. No weźmy ten przykład. Słowo usprawiedliwienie. No, nie ruszam tego słowa. Aż kiedyś przyjdzie do ciebie Duch Święty i powie, czy jesteś usprawiedliwiony przed Bogiem. Kiedy powiesz, o Boże, to jest ważne słowo. Ja pierwszy to usłyszałem, bo właśnie Pan Bóg nam pierwszy podaje treści tu, a potem przychodzi Duch Święty i jest napisane w Piśmie Świętym. I przypomnij Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Przypomnij Wam wszystko. Kochani, obyśmy się uczyli tego myślenia serca, obyśmy rzeczywiście powędrowali z Jezusem Chrystusem. Sprawa jest chrześcijaństwa trudna i skomplikowana. Te dyskusje ogólnopolskie i nasze prywatne dotyczyły właśnie w tym tygodniu do tego, na ile się chrześcijanin do końca serca, na ile się chrześcijanin był wierzchowny, na ile procent jesteśmy chrześcijanami. Musimy nasiąknąć Ewangelią do końca. Nawet nieraz Pan Bóg musi tam zrobić cięcie ostre jakiegoś zdrowociałego fragmentu naszego serca, który się zrobił jak podeszwa twardy. Nieraz trzeba będzie coś przeciąć, ale chodzi mu o to, żeby nas wszystkich zbawić, żebyśmy byli wszyscy chrześcijanami do końca naszych serc. Amen.